Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Badala Games w kolejnym odcinku serii Bioshock. Moi drodzy, po przejściu Fountain Futuristics pora na to, żeby udać się do Persefony, a jest to nic innego jak więzienie w Rapture dla osób jakby więźni politycznych, lecz nie tylko. Zatem zapraszam. Persephone, we're finally here. Find Eleanor, son, and fast. Her mama's got all Rapture dying to keep you two apart. No tak, jak widać, lądujemy w areszcie na dzień dobry. Bardzo zachęcające wejście, nie da się ukryć. Ja sobie tylko sprawdzę, czy coś tu jest dookoła, ale wydaje mi się, że nie. Może jednak coś jest. Mina zbliżeniowa i to tyle. Może tu jest punkt kontroli więźniów. Tam jest tak zwana pustka pod miastem. Nie jest do końca wyjaśnione, co to jest. Ale jest to nazwane pustką, czyli przestrzeń. Przepaść tak naprawdę oceaniczna, która rozpościera się pod miastem. Muszę przyznać, że całkiem niezły widok tutaj jest. I to właśnie jest ta pustka. Ciekawe, jaka to jest głębokość. W grze nie pada taka liczba ani razu, ale skoro widać światło, to myślę, że możemy dojść do jądra ziemi. Father, come quickly. I'm trapped in a cage. Something's wrong. I wonder, Delta, do you know why you are here? Have you any idea what my daughter has given you? As I watch you now, I envy your ignorance. You still believe. Dobrze, to jest jeszcze jedna stacja usprawnienia broni. Ja może tym razem wezmę sobie ulepszenie wyrzutni po raz wtóry. Ale wrócę do karabinu. Co my tu mamy? Tak, Persefona. Tatuś jest w domu. Tu jest cyrk wartości. Czy ja potrzebuję czegoś? Może troszkę granatów. Amunicja, paliwo jest, pułapki są, śrut nie potrzebuję. O, pociski przeciwpancerne, to mi się bardzo przyda. Bardzo. Przeciwpiechotne, no... Może nie tym razem. Harpun rakietowy jak najbardziej. Co tu jeszcze? Granaty. No dobra. Zakupy zrobione. Jeszcze oczywiście parę rzeczy można znaleźć. Kwarantanna. Dom do góry nogami. Podejrzewam, że narysowała to i nas siostrzyczek. No czemu do góry nogami? Tu jest tatuś, a tam jest mamusia, czyli no przypuszczam, że Sofia Lamb właśnie. Tam na razie nie będę szedł. Sprawdzę sobie, czekajcie, tutaj jest jakieś pomieszczenie. Tak, ja wejdę teraz tutaj. Strzyki, paliwo. Oczywiście milonka, klasycznie. Oraz audiolog. Persephone, secret home of Sinclair Solutions. I bet against Andy Ryan's vision of harmony and rapture. Offered him a quiet place to send anybody who wasn't working out, and now I'm sitting on my own private think tank. Technically, Utopia shouldn't have much use for a detention facility, but if you do business as long as I have, well, you learn to pick a brand name from the writing on the wall. No tak, jak się domyślacie, Persefona to jest kolejny biznes Augustusa Sinclaira. Jeden z biznesów, o którym wam opowiadałem jeszcze na samym początku gry w Uskoku Nędzarzy. I jak widać, Sinclair nie miał skrupułów, niezależnie od swoich moralnych, moralnych wyborów, takie więzienie założyć. Chodziło w końcu o pieniądze, tak? Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Muszę przyznać, że jest to bardzo klimatyczne miejsce, jakby nie patrzeć.
aczkolwiek jednocześnie troszeczkę przerażające. Coś przeszukałem. Dobra, mogę iść dalej. Jest i atrium, tam jest kwarantanna, a w tych tubach prawdopodobnie znajduje się rezerwa Adama. That's her son, Eleanor Lamb. No matter what you might be feeling right now, this is business. Get that cage open. She's coming with us. How will she remember us after this moment? I have placed my pieces on the board, as expected, as have you. Is this what she hoped for? Mother and father, locking eyes. Yet still we are blind. Goodbye, Subject Delta. And take heart, for you, at least, have escaped your legacy. Chambers waiting on you. Get in there. Your signal's breaking up. I can't see or hear a thing. Look at her, Delta. 10 years, and still she dreams of you. 50 seconds remaining. Do you know why Eleanor brought you here? She wanted a father. So she found a way to restore you in body and mind. And she has been watching you ever since, exalting your every act as gospel. The girl lying on that bed is no longer my child, nor my life's work. She is a monster, shaped by you alone, just as she has always wanted. 20 seconds remaining. But there is one detail of your mutual bond she failed to account for. Your body was designed to lapse into a coma when her heart ceases to beat. Eleanor, forgive me. His body is shutting down now, naturally. But if he dies of trauma, he will return elsewhere. Full restraints at all times. No one enters this room until he expires.
Father, it's me, Eleanor. I'm so sorry. Mother stopped my heart long enough to sever our bond. Staying near me won't stop you from dying now. Or worse. But I can still help you escape. This little sister's brought you something that will allow you to take control of her. Tak, przyjąłeś kontrolę nad siostrzyczką, możesz teraz korzystać z kanałów wentylacyjnych i zbierać Adama z ciał. No właśnie. I know this feels a bit strange, father, but now you can see through her eyes and tell her where to go. This is how I brought you back without mother catching on. Now, first, let's get you out of here. I teraz widzicie, jak widzą małe siostrzyczki Rapture swoimi malutkimi oczami. Oczywiście jest to osiągnięte klinicznymi zmianami. Genofagów widzą jako ludzi w maskach karnawałowych, a całe miasto, no, tak jak widać, zupełnie inaczej. There's a way to unlock these chambers she's holding us in. Find a way to slip in there. Nowy cel, wejdź do biura lamp. Tam jest wyjście z Persefony. Tutaj jest ta kwarantanna oczywiście. Posąg tatuszka. Troszkę inaczej niż on wygląda w rzeczywistości. Tam jest Eleanor. No ja muszę pójść tam. Jednak zanim tam pójdę, przeszukam sobie jeszcze tutaj pomieszczenia. Ponieważ wiem, że są jeszcze 4 audiologi do odkrycia na tej lokacji. Jeden już zebrałem, zostały jeszcze 4. Jest to bardzo mały poziom, krótki, szybki, taki bardziej fabularny i utrzymujący klimat niż walczący, że tak powiem. Kryjówka. In here somewhere. Pull it, and it will unlock ourselves. Dobrze, to jest biuro Sophie Lamp, jak zresztą wiecie. Płatki róż to jest nic innego jak krew, która tutaj być powinna, no ale siostrzyczka widzi krew jako płatki róż, tak? Tutaj są jakieś pufki, pochowane pieniądze między książkami. Coś to jeszcze jest? Nie. Attention! Augustus Sinclair has been sighted within the facility. He will attempt to reach Subject Delta. All family duties are hereby suspended until he is found. Wariatka mała. Co tu jest? Pieniądze. Dobrze, ja bym chciał jeszcze audiolog znaleźć, ponieważ być tu powinien on, ale chyba jednak, kurczę, nie ma. Najwyżej będę drugi raz to przechodził, żeby wam po prostu te audiologi pokazać. No nic, no ja może teraz te dźwignie po prostu pociągnę. What mother did to me left me very weak. Or I would do this part myself. To save your life, I'm going to have to change. To be like you. From here, you should be able to locate the pieces of a big sister suit. Please, bring them to me. O, i tu jest pierwszy audiolog. Eleanor is changing as Delta draws closer. In her sleep, she mutters about having witnessed moments from his journey here. She is beginning to resist the moral conditioning. Eleanor's bond with Delta is turning her from the daughter of the people
back into a rebellious child whose voice I do not recognize. Worse, I suspect Eleanor of direct involvement in his return. I fear that to separate them, I may have to take measures for which I will be unable to forgive myself. I zobaczcie, do czego była zdolna matka zrobić swojemu dziecku, byleby tylko swój cel osiągnąć, kurczę. Paskudna kobieta, nie da się ukryć. Tu jest coś ciekawego, za chwilę to obejrzę, ale najpierw oczywiście... Tatoś jest taki silny. Wszędzie są plakaty jakby uczące, edukujące dziś ostrzyczki. To są oczywiście genofagi, ale one nas nie atakują, jakby łatwo się jest z tego domyślić. Tutaj jest, tatuś spotyka doktora Gilberta. I tutaj są rzeźby, w których jeszcze spotkamy takie, zobaczymy takie jeszcze dwie albo trzy rzeźby. Pokazują, do czego doprowadziły decyzje gracza, czyli tutaj, tak, tatuś spotyka Gilberta, czyli Fountain Futuristics, tego naukowca, który został zamieniony w ten dziwny eksperyment. I przedstawia to jakby scenę ratunku, czyli ocalenia go. Jakbyśmy go zabili w tym słoiku, ta rzeźba wyglądałaby zupełnie inaczej. A tu jest kolejny audiolog. Mother says that my condition is a blessing in disguise. She constantly reminds me that I was born for the express purpose of promoting her ideals. And now, she's trying to convince me to begin splicing with the same cocktail that drove Dr. Alexander mad. She thinks that my condition makes me immune to the damage. The surface is my only chance at freedom. But Mother took the one person I knew from above and murdered him in front of my eyes. Father, if I could only find a way to bring him back. No, to są oczywiście audiologii sprzed ratunku Delty. Ale wolałam... To jest logiczne, ale wolałam to powiedzieć. Okej, to mogę zabrać zwłoki, w sensie Adama z tych zwłok. I jest to anioł. Właśnie tak widzą zwłoki siostrzyczki. A tutaj już jest rzeczywistość. Dobra, jedno zebrane. Tutaj poniekąd gra trochę rekompensuje brak siostrzyczek na poziomie w postaci właśnie tego zbierania zwłok, które można znaleźć po drodze, będąc małą siostrzyczką. Ten ziomeczek nas tam woła. Spadaj! Dobra, co my mamy tu dalej? Tutaj jest kolejna cela. Chociaż taka dosyć ekskluzywna cela, słuchajcie. Tutaj jest kolejna rzeźba. Tatuś spotyka ciocię Grace. I też jest tutaj pokazane, jak ją ratuje. Trzymają na rękach, tak? Gdybyśmy ją zabili na początku gry, ponownie, wyglądałoby to zupełnie inaczej, niż wygląda teraz. There's a piece of the suit in here, father. Find the rest and bring them back to me. Ktoś tam źle krzyczał. Może jakiś pacjent Sophie Lamb. 10 years, father. Stuck in this fever dream. Mother kept me sedated in order to perfect my mind with Adam. To her, the ideal child is a genius, serving the common good without questioning it. You have saved me from that. Tam nie mogę wejść, ale mogę użyć tego kanału wentylacyjnego, zatem udam się tutaj obok do pomieszczenia. Zobaczymy, co jest w środku. A były tam chyba jakieś zwłoki z tego, co tam przez szpadkę zobaczyłem. Tak jest. Kolejne zwłoki. Trochę pieniędzy. I dźwignia otwierająca drzwi. Dobra. Uff, no dobra, pora zebrać troszeczkę Adama.
Jeszcze strzykawka do kolekcji. Całkiem to ładnie, przyznaję. Tutaj panuje głucha cisza. Warsztat. Każde... co? Każdy dzień to dzień tatusia, no tak. Tam widać kawałeczek miasta, aczkolwiek no... Bez strzału, kurczę, szkoda. To jest hełm starszej siostry i kolejny audiolog. Ja najpierw odsłucham audiolog. I've been quarantined, but mother's unaware of the extent of my connections to the new little sisters. I don't just empathize with them. I can control them directly. They are my hands and my eyes now. Better yet, we have found father's body and took a gene sample. The girls are hiding the samples inside those dolls we used to make. It's only a matter of time before I work out a way to rig one of those Vita chambers to seek his genetic signature. And then, I can't wait to see mother's face. I to jest chyba trzecia, ostatnia rzeźba z tego, co pamiętam. Tatuś spotyka wujka Stanleya. I oczywiście go jakby uratowaliśmy, nie daliśmy mu zginąć, znaczy sami go nie zabiliśmy. Zatem jest uznane to jako dobry uczynek. The other sisters are made from me in part. As they grow up in rapture, I feel it all. When you were with the little ones, they trusted you as their father because of me. Czy mogę coś sobie wziąć? Jakiś audiolog? Tu są zwłoki kolejne na apteczkę. Przy okazji zwróćcie uwagę na słowa tej piosenki. Są ściśle związane z małą siostrzyczką i statusem. Bardzo fajny zabieg w grze. I troszkę Adama jeszcze na dokładkę, na deser. Tutaj jest chyba wyjście i nie przejdę tędy. Zawsze trzymaj się blisko przyjaciela. O, matko. No tak, ten wrzask to prawdopodobnie jest jedna ze starszych sióstr, która zostaje przemieniona właśnie w to. W to, co widać. Chyba wam mówiłem zresztą, że siostrzyczki, które dorosły, były przemienione w te starsze siostry, z którymi walczyliśmy przez cały czas. Mother was right about one thing. I have been watching you, father, studying the way you have treated others. And now I know who I am. Tu są jeszcze pieniądze. Dobrze, wszystkie elementy skafandra są zebrane, więc ja mogę w końcu udać się do Eleonory. Trochę szkoda, że musimy opuścić tej wizji miasta. Ja żałuję, że nie ma poziomu, który pokazywałby jak miasto, jakiegoś fragmentu miasta, które przetrwało całą wojnę cywilną. A wiem, że było coś takiego planowane. Niestety, projekt został porzucony. I am free. After everything mother has done to me, I am alive and sane enough to be curious about the sun. When you rescued my new sisters, I felt every one. And it gave me hope for the first time in years. Czekać, tutaj jest jeszcze chyba coś do znalezienia. O, tak jest, audiolog. We've done it. Father is back. Right under mother's nose. I've contacted a woman named Tenenbaum through my sisters. We've worked out a way to free his mind inside that suit, to awaken the man inside the monster.
Mother's entire belief structure is corrupt. And if I know one thing about Father, it's that he will believe and escape. Eleanor, it is time for you to accept your duty to the people. When you awake, you'll understand. No! Get away from me! Now, I will do the same for all the others. Starting with this one. We've done it, Father. I'll be there soon. These suits always did make me think of you, Father. I guess I still remember you in shining armor. But now it's my turn to fight for you. Take this plasmid. You can use it to call me to your side in a fight. Dostajemy nowy plazmid od Eleonory, który pozwala, to co ona powiedziała zresztą, na przywołanie Eleonor, która pomoże nam w walce z genofagami. Summon the big sister to fight by your side. Warning, nothing lasts forever. Muszę przyznać, że ten zabieg, znaczy to jest bardzo ciekawy pomysł na plazmid, aczkolwiek jak się przekonacie w dalszej rozgrywce, co będziecie widzieć zresztą, bardzo mocno ułatwia grę, zatem ja postaram się z niego korzystać jak najmniej oczywiście, chociaż muszę przyznać, że w finale raczej go wykorzystam, tam będzie się naprawdę, to naprawdę dużo działo. Dobra, chcę zastrzyk jeszcze, który wcześniej przegapiłem, śród mam. Sprawdzę sobie tylko jeszcze audiologi, czy są wszystkie zebrane, ponieważ było ich 5, tak? Czekajcie, to nie to. Lamp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wszystko zebrane. Pora opuścić ten obszar. Ja w ogóle wiem doskonale, że kiedy walczyłem z tymi dwoma siostrami starszymi, nie zebrałem tego, co miały przy sobie, ale podejrzewam, że nic tam ciekawego nie było. Może troszkę Adama, a poza tym nic nadzwyczajnego. Natomiast tu jest kolejny prezent od siostrzyczek w podzięce za ratowanie im życia. I tutaj też nie ma nawet Adama, także no podejrzewam, że tyle ile mam, czyli 180 jednostek Adama. I właśnie na takim bilansie zakończę grę. Stolen my life's work, and with it, my only daughter. But Rapture is the house of monsters. The surface will not have us. And now, we shall be buried as a family, side by side. Oh God, she's going to drop this building into the trench. It's miles deep. We have to find Sinclair! On the inside! Done and dusted, Father! No dobrze, ja może tutaj szybko sobie jeszcze przeszukam te zwłoki. Tak trochę przy cebulę na koniec. To się mówi brzydko. Apteczka wezmę. Paliwo sobie dokupię, ciężki nic nie potrzebuję. Kaliber mam jeszcze, do karabinu naboje w sensie. Pociski przeciwpancerne, jak najbardziej. Bank genów.
Generalnie banki genów są głównie na tyle przydatne, że można sobie uporządkować plazmidy, natomiast ja poradzę sobie z tym już, jak mam to ułożone. Nie jest do końca to wygodne, zwłaszcza jak się ma tych plazmidów już dużo. Ale no to już kwestia jakby ułożenia sobie tego wszystkiego. Chociaż troszkę żałuję, że twórcy nie zadbali o inne rozwiązania, jeśli chodzi o wybór plazmidów. No dobrze, moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o Persefonę. To, co mówiłem, to był bardzo krótki, mały poziom. Więcej się działo tutaj pod kątem fabuły niż sieczki. Zatem ja się z wami żegnam już w tym odcinku i mówię wam do zobaczenia w kolejnym. Zatem cześć!